Dajcie mi władzę nad podażą pieniądza narodu, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy jego prawa. Jest to cytat Mayera Amschelda Rothschilda, powstały około 200 lat temu i obrazuje on, jak wielką władzę nad światem ma pieniądz. Bowiem wpływa on nie tylko na ekonomię i gospodarkę, ale na całą rzeczywistość. Inny bankier powiedział, że nawet jedna osoba na milion nie będzie rozumiała mechanizmu, który się kryje za tą manipulacją pieniądza, a chciałbym trochę poprawić te proporcje. Początkowo pieniądz opierał się na innych dobrach. Był to tak zwany pieniądz towarowy, w związku z czym miał pokrycie w rzeczywistym dobrze, które mogło być także wykorzystane na przykład w przemyśle. Najczęściej tym dobrem było złoto i srebro, z czego powstał pieniądz kruszcowy. Miało to wielkie znaczenie, ponieważ spełniały one pewne cechy pieniądza, które są niezbędne, żeby pieniądz był dobrem trwałym i dobrze nam służył. Pieniądz generalnie jest tylko pośrednikiem w wymianie dóbr i miernikiem wartości. Cechy, które musi spełniać, to trwałość, żebyśmy się nie martwili na przykład, że nam zgnije. Musi być miernikiem przechowywania tej wartości, żeby z czasem ona się nie zmieniała za bardzo. Musi być podzielny, tak żeby mniejsze części danego środka były warte mniej więcej tyle samo, a najlepiej tyle samo, oraz akceptowalny. Co to za pieniądz, który nie byłby akceptowalny? Podejrzewam, nikt z was nie chodzi z pieniędzmi z PRL-u i nimi nie płaci obecnie. Oraz musi być rzadki, bowiem jeżeli czegoś jest za dużo, to traci to na wartości. Manipulacja pieniądzem jednak odbywała się już wtedy, kiedy był pieniądz kruszcowy. Początkowo na przykład obcinano brzegi monety, tak żeby zyskać na tych skrawkach. Doprowadziło to do powstania charakterystycznych nacięć na ich brzegach, które widzimy do dzisiaj. Jednak znacznie bardziej niebezpieczną sytuacją było manipulowanie składem monety. Powodowało to, że z tej samej ilości pieniądza powstawało go więcej, w związku z czym był mniej warty. Doprowadzało to, że osoba, która tworzyła ten pieniądz, zgarniała krociowe zyski na manipulacji, jednak kolejne osoby dostawały coraz mniej warty pieniądz, przez co same traciły. I w ten sposób pożerano nasze oszczędności. Znany nam Mikołaj Kopernik, który był także ekonomistą, sformułował nawet prawo, iż gorszy pieniądz zawsze wypiera lepszy. Jest to spowodowane tym, że ludzie wolą zatrzymać pieniądz dla siebie, który jest więcej warty i mniej traci na wartości, a pozbyć się jak najszybciej z gospodarki tego, który ją traci. Obecnie jednak żyjemy w czasach pieniądza fiducjalnego. Jest to pieniądz, który nie ma absolutnie żadnej wartości, bowiem nie jest niczym poparty. Jest to tylko papierek. Jest to tak zwany legalny środek na wartości, który został nam narzucony przez rządy. Pieniądz kruszcowy obowiązywał do 1971, w pełni do 1914. Po tym okresie nastąpił częściowy rozbrat ze złotem, w 1971 zupełny. Cóż to powodowało, że mieliśmy powiązanie ze złotem? Była stabilność cen, stabilność wymiany walut i nasze oszczędności zyskiwały, a nie traciły na wartości. Od czasu rozstania ze złotem w 1971 roku dolar stracił 80% wartości według oficjalnych danych, natomiast przez 100 lat stracił 95% wartości. Dlatego kiedyś kola potrafiła kosztować 5 centów, a obecnie dolara. Na straży tego pieniądza stoją banki centralne. Weźmy taki Fed, czyli rezerwę federalną. Jest to naprawdę bardzo ciekawa instytucja, bowiem jest to już trzeci bank centralny w historii Stanów Zjednoczonych. Drugim z nich był Bank of America, znany nam obecnie, bo jest to jeden z największych banków na świecie. Jak to możliwe, że instytucja rządowa nagle jest bankiem komercyjnym? Otóż Bank of America nigdy nie był rządowy. Każdy bank centralny Stanów Zjednoczonych jest instytucją prywatną, tak samo
obecnie rezerwa federalna i to prywatni ludzie czerpią zyski z działania systemu rezerwy federalnej. Obecnie Fed prowadzi politykę tak zwanego quantitative easing, czyli luzowania ilościowego z chińskiego na nasze, drukowania pieniądza. Jest to bardzo fajny mechanizm, ponieważ włączamy drukarkę, pewnie każdy to umie, i drukujemy dolary. Jednak każdy dolar, który powstał w ten sposób przez Fed, jest poparty długiem Stanów Zjednoczonych, pewną obligacją. Jednak obligacje składają się także z odsetek. Nikt nie drukuje dolarów na odsetki, w związku z czym de facto nie ma dość pieniądza, by spłacić wszystkie odsetki. Nie martwmy się jednak, bowiem jest cudowny mechanizm kreacji pieniądza i tutaj pozdrawiam Bank Santander, bowiem będzie o kreacji pieniądza przez banki. Wyobraźmy sobie, że mamy 1000 zł i wpłacamy je do banku. Bank ma obowiązek zatrzymania tylko rezerwy pewnej, powiedzmy 10%. Z pozostałymi 900 może zrobić co zechce, w związku z czym, jak łatwo się domyślić, pożyczy je, żeby zarobić. W związku z tym w naszym małym świecie ja mam na koncie 1000 zł, a ktoś zamiast zera ma nagle 900, czyli zamiast 1000 zł mamy w gospodarce nawet 1900 zł. Powtarzając dalej ten mechanizm, dochodzimy do tego, że z 1000 zł, które powstały na początku, banki kreują kolejne 9000 zł przez akcję kredytową. Nic dziwnego, że Henry Ford już w 1930 roku powiedział, że gdyby Amerykanie wiedzieli, jak działa system bankowy, następnego dnia byłaby rewolucja. Cieszmy się jednak, że mamy coraz więcej pieniądza. Przecież o to chodzi. Otóż nie. Nieważne jest bowiem, ile jest tego pieniądza w gospodarstwie, tylko co możemy za niego kupić. Powiedzmy, że produkujemy świeże ryby. Co dla nas za różnica jest, czy sprzedamy je za 10 czy za 15, jeżeli nasz ukochany ciągnik, o którym marzymy od zawsze, ze 100 tysięcy zdrożał do 150 tysięcy. Proporcje są dalej te same. Wspominałem już o tym, że bank, że dolar został przerwany, wymiana jego na złoto. Doprowadziło to do utraty hegemonii dolara na światowych rynkach, bowiem w tym okresie od 14 do 71 roku waluty były powiązane z dolarem. W tym momencie coraz mniej osób chciało tego dolara, a nie była to dobra sytuacja dla osób, które na tym zarabiały. Wymyśliły w związku z tym kryzys paliwowy lat 73-75. Porównajmy ceny ropy naftowej w tych latach. W 70 roku baryłka ropy naftowej kosztowała 1,90 dolara, w 73, czyli chwilę po zerwaniu z systemem rezerwy cząstkowej, już 3 dolary, natomiast na początku 74 już prawie 12 dolarów. W ciągu de facto 8 miesięcy ropa zdrożała o prawie 300%. Doprowadziło to do gigantycznego kryzysu gospodarczego na całym świecie. Banki centralne, żeby działać z szalejącą inflacją, czyli de facto stratą wartości pieniądza, jednak w mainstreamie używa się, że jest to wzrost cen tylko, uruchomiły podwyższanie stóp procentowych, czyli koszty pożyczania pieniądza. Wcześniej inflacja zdążyła zjeść już majątki obywateli krajów rozwiniętych, jednak teraz kraje rozwijające się musiały zacząć płacić coraz wyższą cenę za pożyczanie pieniędzy, które były im niezbędne do spłacenia starych pożyczek i musiały ich pożyczać coraz więcej na coraz gorszych warunkach. Co więcej, musiały wyprzedawać swój majątek, żeby zdobyć jeszcze więcej pieniędzy, a do tego spełnić zalecenia między innymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który zawsze sugeruje liberalizację gospodarki, jednak taką, że to wszystko trafia w kieszenie już bogatych osób. Co ciekawe, bilans handlowy
krajów rozwijających się w tym czasie pogorszył się o około 300%, dokładnie niemal o tyle, o ile wzdrożała ropa w tym okresie. Obecnie jednak także jesteśmy zagrożeni manipulacją pieniądza. Jest to spowodowane tym, że żyjemy w momencie, kiedy jest przeprowadzona największa operacja do druku pieniądza w historii oraz najtańszy kredyt w historii. Tymczasem, jeżeli prześledzimy kryzysy na przestrzeni lat, wyjdzie nam, że ich początkiem zawsze było zalanie przez tani pieniądz gospodarki, przegrzanie jej w ten sposób, tak żeby te tryby pracowały jak najszybciej i w pewnym momencie zakręcenie kurka z tymi pieniędzmi, co doprowadzało do pęknięcia bańki, która się wytworzyła na rynku i gwałtownej zapaści, którą przecież przeżyliśmy raptem kilka lat temu. Co ciekawe, w tym przypadku lekarstwem ma być jeszcze więcej pieniądza, czyli to, co nam zaszkodziło. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy idę do lekarza, chciałbym dostać goście lekarstwo, które zadziała, a nie cukierki. Czy możemy zrobić coś z tym faktem? De facto sami nie. Raczej nie skasuję konta w banku, jest przecież wygodne, nie przestanę płacić złotówkami. Swoją drogą w Stanach Zjednoczonych jest prawo, które powoduje, że za nieprzyjęcie płatności w dolarach trafiamy do więzienia. Kiedyś nie było takiego obowiązku. Złoto miało swoją wartość i po prostu je przyjmowaliśmy. A żeby wzmocnić tutaj cytat z George'a Waszyngtona, bowiem Amerykanie w czasie wojny o niepodległość płacili pieniądzem fiducjarnym. Jednak nikt nie chciał go akceptować. Musieli go wmuszać. Był on w pewnym momencie tak mało warty, że Waszyngton powiedział, iż za wagon gotówki nie można kupić wagonu jedzenia. A jeśli dobrze pamiętam, Benjamin Franklin miał powiedzieć, że najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla przyszłych pokoleń, jest zostawienie pieniądza fiducjarnego. Jest nawet w Konstytucji Stanów Zjednoczonych paragraf, który miał uniemożliwić wprowadzenie po wszechczasy pieniądza fiducjarnego, jednak jak wiemy, to się nie udało. Więc co my jednak możemy z tym zrobić? Pierwszą rzeczą jest edukacja ekonomiczna, bowiem społeczeństwo, które będzie wiedziało, jak działa ten system i będzie szerzyło tą wiedzę dalej, jest najlepszą linią obrony, żeby coś zaradzić na ten system, który doprowadza do grabieży naszych pieniędzy. A za każdym pieniądzem stoi nasza ciężka praca i nasz własny wcześniejszy kapitał. Bowiem społeczeństwo, które będzie w stanie walczyć o swoje i postawić się temu, co mamy obecnie, będzie społeczeństwem, które będzie mogło żyć w zdrowszej gospodarce, może gospodarce prowadzonej przez takich ludzi jak w Botswanie, które nie będzie manipulowane ze strony ludzi, o których nigdy nie słyszeliśmy, oraz gdzie my będziemy kowalami naszego własnego losu. Mam nadzieję, że postanowicie zainteresować się tym, jak wygląda system i jak można mu przeciwdziałać. Dziękuję za uwagę.